tym domu trwa remont generalny. My zaprosiliśmy do niego najlepszych fachowców, specjalistów od remontów, profesjonalistów. Co ich łączy? To, że wszyscy używają profesjonalnych elektronarzędzi. Nazywam się Włodzimierz Proc. Od 20 lat prowadzę firmę PHUP Texon Włodzimierz Proc. Zajmujemy się dużymi i małymi remontami, w zakres których wchodzą różnego rodzaju prace, w tym wyburzeniowe. Do tego oczywiście używamy różnego rodzaju elektronarzędzi. Nazywam się Uliczny Paweł. Prowadzę firmę Ulipex. Od 10 lat zajmujemy się remontami. W naszych pracach używamy elektronarzędzi. Nazywam się Robert Hoczaj, nazywają mnie Złotą Rączką. Zajmuję się pracami remontowymi. W mojej działalności podstawą są dobre elektronarzędzia. Nazywam się Jarosław Garaj. Od około 8 lat prowadzę własną działalność, gdzie zajmuję się wykończeniami oraz remontami mieszkań, budynków, domów. A elektronarzędzia ułatwiają mi wykonywanie swojej pracy. Zaprosiliśmy ich, by wyrazili swoją opinię na temat narzędzi dla zawodowców. W tym filmie nowość Boscha, czyli młotowiertarka udarowo-obrotowa GBH228F. Moc 880 W, 900 obrotów na minutę, do 4000 udarów na minutę, moc jednego udaru 3,2 J, uchwyt SDS+, i wiele innych przydatnych funkcji. To urządzenie ma wiele fajnych możliwości, w tym zabezpieczenia zdrowia, a nawet życia pracowników. Jest tutaj taka przystawka, nazwijmy to kickback control, która przy wierceniu w sufitach i wtrafieniu w pręt metalowy daje przy przekręceniu błyskawicznym nadgarstka, no sama się wyłącza, więc to jest bardzo fajna rzecz, bo no, niejednokrotnie, jeżeli tego nie ma, można spaść z drabiny. Panie Robercie, Panie Złotą Rączką, przyda się Panu taka młotowiertarka? Ten model jest bardzo dobrze wyposażony w wiele bardzo praktycznych funkcji. Sam montaż, możliwość przesuwania obrotu blokującego w trakcie wykonywania pracy jest bardzo szybki i sprawny. Jest też zabezpieczenie przeciwko drganiom, które się przynoszą na nadgarstki, dalej na stawy rąk, także to też zabezpiecza zdrowie. Bardzo przydatna możliwość zmiany obrotów tuż przy ręku, także jest bardzo przydatne w użytkowaniu. To daje nam możliwość, że mamy te same obroty i tą samą moc wiertarki. To jest szczególnie istotne przy wyjmowaniu zakleszczonych wierteł ze ściany. W uchwycie głównym wiertarki zainstalowano przycisk umożliwiający pracę na stałych obrotach wiertarki. Jest to również bardzo pożyteczna rzecz. Kulka, która jest zamontowana w urządzeniu, ułatwia nam przemieszczanie się kabla bez zbędnych załamań. Jest możliwość tutaj ustawiania sobie takiego pośredniego, gdzie możemy włożyć duże dłuto na przykład. Ma istotne znaczenie przy skuwaniu kafli ze ścian, gdzie możemy sobie pod odpowiednim kątem to zablokować i w tym momencie dłuto już jest w takiej pozycji, w jakiej chcemy, żeby ono było. To jest fajne, bo inne urządzenia takiej funkcji raczej nie mają. Dosyć lekkie urządzenie. W komplecie dostajemy drugą końcówkę, którą możemy zamontować w bardzo prosty sposób. Dzięki tej końcówce będziemy w stanie zamontować na przykład wiertło do wykonywania otworów w drewnie. Możemy skuwać łódki, robić bruzdy do przewodów. Możemy zamontować również końcówkę do wkręcania śrub, a także wiertła do metalu, dzięki którym będziemy mogli wykonywać na przykład otwory w profilach. Młotowiertarka przyda nam się bardzo dobrze przy pracach elektrycznych, czyli do wiercenia otworów na puszki. Bardzo fajny i profesjonalny sprzęt. Przyda mi się w moich pracach zarówno elektrycznych, jak i do ogólnego remontu. Generalnie sprzęt jest bardzo fajny, bardzo przydatny na pewno. Jest to idealne narzędzie, które bardzo przydałoby mi się w pracy. Panowie, no to czas przetestować to narzędzie na ścianie. Panowie, bardzo dziękuję, że byliście dzisiaj z nami. Takie pytanie na koniec. Przyda się takie elektronarzędzie w waszym parku maszynowym? Zdecydowanie tak. Na pewno.
GBH228DFV Professional. Młotowiertarka udarowo-obrotowa Boscha. Do wiercenia udarowego w betonie, cegle i kamieniu oraz do lżejszych prac związanych z dłutowaniem. Możliwość wiercenia bez udaru w drewnie, metalu, ceramice i tworzywach sztucznych może być stosowany do wkręcania. Zalety: szybkie tempo wiercenia i duża wydajność dłutowania. System tłumienia drgań. Sprzęgło przeciążeniowe chroniące użytkownika. Szybka i łatwa wymiana osprzętu, wymienny uchwyt wiertarki. Kabel zabezpieczony przed zerwaniem i przetarciem. Obroty prawo-lewo.